Witam. Witam. Ja bym chciał kupić od pana ten olejek do EPET-a, bo mi taka stalowa 5 polecił. Stalowa 5? Tak, polecił mi olejek do EPET-a. Od pana. Stalowa 5? Nie znam nikogo takiego do EPET-a, tak będę szczerym. Nie znam pan nikogo takiego? Nie znam nikogo. Nie wiem nikogo zadał. O kurde. To mnie. A Bogu? Pana Bogu. Bogu. Tak, Bogu. Skąd ten Bogu jest? Proszę? Skąd ten Bogu jest? Skąd on jest? Tak. Spokojnej. Dobra, to się znamy. Dobra, no skąd to... jesteś? Ja? No. Ja jestem z Rzeszowa, ale to... Znaczy z Łąkowej. Łąkowej. Z Łąkowej dokładnie idzie jaki budynek? Wejherowo. A z Wejherowo Łąkowej, jo? Tak, jo. Ale to jest Wejherowo na Łąkowej na Wejherowie? Tak, tak. Jest Łąkowa na Wejherowie? Tak. Czekaj. Jak nie ma? Gdzie on się liczy jest? No dobra, ale mnie tylko interesuje, jaki to jest smak, nie? Aha, smak. Zróbmy tak, że skontaktujemy jutro przez Boga, przez tego Boga, co? No to dobra, jutro się skontaktujemy, nie ma problemu. No dobra, to no, się ma. No na razie, do jutra. A tylko większą ilość, czy taką mało? Większą, tam na zapasie na epile macie, nie? Aha, no na razie. Na razie. Na razie, dobranoc, nie? No, siemano. Ja pierdolę. Halo, dzień dobry. Czy dozwoliłem się do pani, która sprzedaje ten monitor? Miałbym mu kilka pytań mieć, dobrze? Odnośnie tego monitora. Wie pani, ile ma herców? User in your channel started recording. A nie podkręcała pani? Nie podkręcała pani herców? Aha. To po co pani monitor? User in your channel started recording. Nie, przepraszam, przesłyszałem się. A czy ten monitor ten zdaje minimum egzystencji? Ale wyświetla obraz, tak? Ale... A, bo to na zdjęciu jakiś taki czart jest. Gdzie jest ulica piękna, się zapytaj. To czemu pani sprzedaje wyłączony monitor? Dlaczego? Ale jest... Co ja zrobię bez monitora? Dobra, Sidem. Dzień dobry. No chyba troszkę do nie. No właśnie wiem, że tak zadzwoniłem późno, ale to nie przeszkadza zbyt panu? User in your channel started recording. No wiem, no ale no mogę się tylko zapytać. Chciałbym kupić rybki, każdą po jedną sztukę, po jednej sztuce. No można podjechać, nie ma problemu. A tylko tak się zapyta, ten karp Yo Yambuki to jest z Japonii czy co? Nie, to jest u nas hodowane przez nas. U nas? Ja ma taką dziwną nazwę. No nazwa jest taka, podałem oryginalną, tak, a jest to nasza ryba, nie japońska. Aha, rozumiem, a ile te rybki ten mają centymetrów? Tak, od 17 do 20. 17 do 20. Bo to najmniejsze tak nie ma. A rozumiem, a jest, jak na przykład chciał do oczka dać, czy jest szansa, żeby zrobiły bara i się rozmnożyły? Pewnie tak, tylko muszą dostać do wielkości swojej, takiej, no, rozrodczej. A to ile tak muszę czekać? Samiec koło 4 lat, samica 3. O kurczę, to trochę długo, to chyba mi to oczko wyśnie za ten czas, no ale no nie wiem. A które pan najbardziej ryby poleca, tak, żeby się najszybciej rozmnożyły? Karaś to jest najszybsza ryba, co się rozmnoży. Karaś? Karaś kolorowy, to jest myśli, się mówię, kolorowej ryby. A, karaś kolorowy, bo wiem, że na karasie to sumy na przykład biorą takie duże. Ale to na zwykłe, tak? No kolorowe też, im tam jest wszystko jedno. A, to sobie może kupię, żeby sumów połapać i też do oczka wpuszczę. Będę holował suma. No to dobrze, no to jak coś to jeszcze do pana przydzwonię i przepraszam za tak późną porę. Dobrze, dziękuję. Dobranoc. Halo. Dzień dobry. Dobra. Dodzwoniłem się do pana, który sprzedaje świnki. Ja pierdolę. Macie pojebane w głowie normalnie.
Ale o co chodzi? No ale no ja nie mieszkam w Polsce, więc ja mam tam tylko kolegę podać, żeby kupił. U mnie jest dopiero godzina 7 nad ranem. To fajnie, to musisz się spać albo po prostu iść do pracy, na razie. A, to dzięki, to na razie. To jutro zadzwonię, dobra? Jak będzie u ciebie rano. Witam serdecznie wszystkich w naszym programie 1 z 10. Dzień dobry. Dzwoniłem się do pana, który sprzedaje telewizor LG. Przepraszam, że tak późno, ale jest szukam strasznie w pilnej sytuacji, bo syn ma komunię, chce mu na komunię właśnie kupić jakiś prezent i właśnie ten telewizor patrzyłem. I czy nie da się trochę zejść z ceny? Proszę? LG, ten za 100 zł. Tutaj pisze, polecam, stan bardzo dobry, jak na zdjęciu ma używany pilne. No to jakby tak dało się z ceny dojść tak do 70 zł. Za 8 dolarów. 8? No. Kurczę, wie pan, nie chcę za bardzo w długi pochodzić i nie może być za 75? A kiedy by to było? No ja bym to odebrał najlepiej u pana. Tam no. Wałbrzych Dolnośląski, ja bym tam podjechał spokojnie, tam pociągiem. A skąd? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa? Tak. No to mówię, z pociągiem podjadę, bo na paliwo tam trochę mnie nie stoi, no nie będę ukrywał, no. No to za 75 by było? No dobra, spoko. No to dobrze, to jak jeszcze się namyśli, do pana zadzwonię, dobrze? No dobra, tylko że mam 28 cali, kurwa. Tak. No to dobranoc. Dobranoc. Dziękuję. Kurde, cicho biegi mam, nie? Kibiński śmieć jeden. Jaki jest Kibiński? No! Co? Jest. Co? No Skiba! Jaki Skiba? Nie, a Skibka, taka chleba, ta? Skibka chleba, jak nie, na Śląsku. Nie, ty się do kurwa chodzi? Jedzeniu nie myśl, bo jeszcze przytyjesz. No i co? Nie, ty nie jesteś Sidor. Jaki Sidor? No, nie. Co? No, mózg mi kurwa nie śpi. Najpierw trzeba go mieć. Dobra, kurwa Jamerson. Miko, zamknij pizdę idioto jeden. Co? I wyłącz ten mutator. Jaki mutator? Bądź pierdolny. Mutator teraz zaraz mogę włączyć, chcesz? Dawaj. Dobra, i co? Cześć. Dobra, jeszcze daj normalny głos. Co? Normalny ten głos bardzo serdecznie. Z tej strony Fubu is Metin. Teraz miałem mutator pedale. Dobra, to jest Mika chuj. Co? Ty jesteś Miko. Jaki Miko? Czekaj. A ty jesteś tępy. Różowy. Dobra, kur to jest Miko. Jaki kur? O co ci chodzi? Różowy i znowu jaki różowy? Sens różowy. Nie, kurwa nie wiem kim jesteś, mów ty pizdo. No mówię, Fubu X Matin, no nie? Dobra, kur to jest co ten... Tak, chuja, nie Fubu. No Fubu. Chcesz kur... O, to jest na pewno Miku, jestem już pewien. Fubu X Matin. No, jak mutator sobie z pizdy wyłączysz, to okej. A no? Od Fubu się odpierdol, bo jest spoko. Nie, ale mam Monobrow. Dobra, najlepszy, dobra, czego chcesz, kumplu? Kim ty...